Spośród nierówności A do D wybierz ten, której zbiór wszystkich rozwiązań zaznaczono na osi. I tak, co tutaj jest istotne? Wartość bezwzględna oznacza odległość. Jak będziesz programować, czy cokolwiek będziesz robić, to jak będziesz myśleć o odległościach, to będziesz myśleć o wartości bezwzględnej. Taki hit. I teraz tak, zauważ, że tutaj po środku stoi nam minus 2, no nie? I to minus 2 to jest nasza liczba A z tego. Nasze R to jest właśnie promień, czyli ta odległość. Czyli od minus 2 tutaj ile mamy? Dwie odległości, no nie? Tutaj też dwie. Czyli moje R równa się 2. I, czyli mój początek będzie już taki. X minus 2 i tu mam tą dwójkę, no nie? Ale teraz tak. To wszystko jest. Albo będzie to, albo będzie to, no nie? Bo już wiem, że B i D nie. Jakby było, że liczby są mniejsze niż 2, to wtedy do tego by był wykres minus 2. Tu mamy to 0, tu mamy minus 4. Tak by był wykres. Dlatego odpowiedź C będzie odpowiedzią poprawną, czyli tu musi być taki znak, bo te odległości są większe od naszej minus dwójki, no nie? Jeszcze raz. Tutaj jest istotne zrozumienie tego. Też możesz sobie zapisać to, że tutaj co mamy? X jest mniejszy bądź równy minus 4 i X jest większy bądź równy 0, no nie? No to tutaj z tych dwóch rzeczy widzimy, że jedynie tylko ta odpowiedź jest odpowiedzią poprawną, bo tutaj mamy, że X jest między dwoma liczbami. Czyli jest ta odpowiedź. W tym masz zawsze ten wykres taki pyk, a w tym drugim wykres jest taki. Ok? Daj znać, czy dla ciebie to jest jasne. Ja tutaj dlatego nawijam o tej odległości, bo to widać na tym rysunku, no nie? Że ta minus dwójka, jak z bicza strzelił, jest symetryczne to względem tej minus dwójki. I później patrzę, o ile jest odległy ten nasz zbiór? No o 2 z jednej i o 2 z drugiej. Dlatego była ta dwójka. Ale teraz patrzę, że te wszystkie liczby są w większej odległości od naszej minus dwójki, no nie? Są dalej, dlatego był ten znak. Jakby było, że są bliżej, czyli ta sytuacja, to by był wtedy ten znak. Że mają mniejszą odległość do tej naszej minus dwójki, no nie? To tak jakby był tutaj twój dom, mieszkasz w tym domku, w domku numer minus 2. I twoi wszyscy znajomi mieszkają 2 km na wschód i 2 km na zachód. I nikt nie mieszka bliżej z twojej klasy. Nikt. Żaden z klasy, żaden przyjaciel nie mieszka bliżej. Wszyscy mieszkają dalej. Jak mieszkają dalej, no to jest taki znak. Po prostu. W ten sposób też możesz do tego podejść. Dobra, to wszystko. Daj znać, czy dla ciebie jest ok. Oczywiście zostawiam linki do uzupełnienia tematu. Dzięki za twoją uwagę. Oj, 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 oj.